everybody up your speed. That was a couple of years ago, and now I'm revving up for deliverance, switching up gears, got a couple of years to go. Here we go, soon as you hear that go, Liverpool to Portsmouth, hear that chorus, crowd screaming. Oh my God, an insane goal! Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest oczywiście kolejny odcinek Obsesji Doskonałości, no i przed nami dwa następne mecze. Kurde, zawsze to na początku mówię chyba to samo, nie? Albo się mylę. Dobra, zobaczmy skład naszego pierwszego przeciwnika, Suarez i Sturridge. Tak, tego obawiałem się najbardziej w tym spotkaniu, bo jak wiecie, Suarez jest dobry i Sturridge jest OP. Dwójka napastników, która naprawdę może wyrządzić szkody, tym bardziej, że ja mam srebrnych jaśków na obronie. No ale cóż, Suarez 9 minuta i mamy 1-0. To co mówiłem potwierdziło się i tym razem Suarez strzela bramkę na 1-0 i muszę gonić wynik. Chociaż jest dopiero 9 minuta, więc nie jest tak źle, bo to dopiero początek meczu. No ale zobaczmy co się dzieje dalej, przepraszam. 14 minuta, Bakar, wrzutka w pole karne, Ibrahimowicz strzela z nożyc, z przewrotki, nazywajcie to jak chcecie, to po prostu Zlatan. Mamy 1-1, ta cieszynka jest fajna w ogóle. Ładne dośrodkowanie, strzał, no i mamy 1-1. Tutaj kolejna próba, dośrodkowanie w 18 minucie w pole karne, Ibrahimowicz i mamy 2-1 strzał, tym razem głową, jeszcze ta cieszynka. W ogóle nie wiem po co dodali to drugie salto do tej cieszynki, po tym drugim salcie dodali to, że się kładzie na ziemi. W FIFA 13 była ta cieszynka trochę inna, bo gdy się ją robiło, to on robił dwa salta i potem stał dalej na nogach. Tutaj mamy kolejną sytuację, 32 minuta, Ibrahimowicz 3-1, bardzo ładnie odciągnął bramkarza od tego takiego obszaru, w którym mógł mu wygarnąć piłkę. Zszedłem troszkę na bok i uderzyłem już do pustej, także mamy 3-1, więc muszę tylko teraz do końca spotkania dobrze grać w obronie, żeby nie stracić głupio bramki. Ibrahimowicz 34 minuta, kolejna sytuacja, strzał i broni bramkarz. To jest chyba hard, tak, to był hard, bardzo dobra interwencja. 52 minuta, Ibrahimowicz, tym razem podanie do Bedoi. Ach, jak on to zepsuł, naprawdę w takiej sytuacji powinna być bramka. Mamy kolejną szansę w 59 minucie, niepotrzebnie to chyba lobowałem, mogłem uderzyć mocno, tutaj podwójna interwencja Harta, bardzo ładna. No i ostatnia akcja w tym meczu w minucie 90, Bakar, podanie do Imbuli. Imbula to co zrobił, to nie wiem co to miało być, ale jeszcze dobija i mamy 4-1. Także naprawił to, co zepsuł chwilę wcześniej. No i mamy, to już na pewno jest 3 punkty i to jest zwycięstwo z kolejnym złotym składem. To mi się podoba, że jednak przeciwko tym złotym składom potrafię w jakiś sposób się przeciwstawić. Chociaż to jest dopiero 6. liga, to i tak wiecie, że złote składy w porównaniu do srebrnych, no niby srebrne są OPN, ale jest ciężko wygrać. Jak chcecie, to sami spróbujcie i zobaczycie. 11 punktów, 4 mecze do końca i tym razem kupuję sobie prawego skrzydłowego. Kupiłem tego RM-a, a nie RW, bo nie wiem, jakoś wolę już mieć na tej samej pozycji, bo lewego mam na LW, a powinienem mieć na LM też. No ale cóż, kolejny zawodnik dołącza do naszego składu i tutaj mamy mecz numer 2. Zobaczymy skład naszego przeciwnika. Bałem się trochę tego składu, bo ten Atsu jest naprawdę dobry i jeszcze Dziowinko też naprawdę robi niesamowite rzeczy. Tutaj mamy błąd naszych obrońców, no zderzył się jeden z drugim i w 5 minucie Atsu właśnie strzela bramkę na 1-0. Naprawdę to co zrobiła moja obrona, to co ja zrobiłem tymi dwoma środkowymi obrońcami, to było niezbyt fajne. Zobaczcie, tutaj się zderzyli. No i on wykorzystał ten błąd, uderzył pod poprzeczkę i mamy 1-0. 9 minuta, znowu dośrodkowanie w pole karne na Zlatana Ibrahimowicza i mamy 1-1. Kolejna już bramka Zlatana i powoli Ibra Kadabra zbliża się do setki. Powiem wam, że już niedługo i może być 100 bramek, jeszcze kilka odcinków i setka może pęknąć. No to jest niesamowite, naprawdę. Tutaj zobaczcie, 15 minuta, trochę mi to nawet wyszło. Mogłem jeszcze chyba dalej kontynuować ten, to nie można nazwać skill runem, ale ten dribbling. No ale postanowiłem przerwać. Tutaj już Atsu i znowu drugi błąd w mojej obronie i znowu dwóch tych samych zawodników chyba. Mamy 2-1 w 18 minucie, więc znowu muszę odrabiać straty, tak. To co zrobili moi obrońcy naprawdę było słabe. 35 minuta, Ibrahimowicz, strzał, ale odbija się piłka od jednego z obrońców naszego rywala. To mogła być bramka, bo dobra sytuacja to była. Chyba Chiellini to uratował jego zespół przed utratą tego
tej bramki. No i spójrzmy jeszcze raz. Dośrodkowanie w pole karne, 37 minuta na Zlatana. Kolejny gol z główki, mamy 2-2 w 36 minucie. Ibrahimowicz, to jeszcze ta cieszynka trochę nie wyszła, bo się w siatkę gdzieś tam zahaczył. I nic z tego. Zobaczmy, Ibrahimowicz, 89 minuta, Zlatan strzelał już bramki w końcówkach, uderza, słupek, tylko słupek jeszcze tutaj, ajajaj, nacisnąłem sobie podanie po prostu wcześniej, nic z tego, mamy 2-2, więc zobaczcie na statystyki Zlatana, no i widzimy się już kolejnym razem, na razie i piona.